czerwcu tego roku do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, jakie złożył były już wykładowca na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Radomskiego Uniwersytetu. Zawiadomienie złożył wykładowca, który prowadził zajęcia z patomorfologii, a który to został zwolniony i nie dokonał stosownych zaliczeń studentom. Z ustaleń prowadzonego dochodzenia wynika, że prodziekan, doktor nauk medycznych Łukasz Wysieński, następca zwolnionego wykładowcy, dokonał wpisu w dzienniku elektronicznym, stwierdzając zaliczenie z adnotacją, że weryfikacja wiedzy studentów w tym zakresie nastąpi w przyszłym semestrze. W związku z powyższym to zaliczenie w formie takiej, jaka została dokonana, było decyzją administracyjną prodziekana, opatrzoną jego pieczęcią i adnotacją. W związku z powyższym nie mamy tutaj mowy o podrobieniu podpisu, ani też o poświadczeniu nieprawdy, bowiem to zaliczenie nie wskazuje, że studenci otrzymali jakiś stopień i że była weryfikowana ich wiedza. Z tego względu prokurator uznał, że nie doszło do przestępstwa w rozumieniu prawa karnego, a jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to dotyczą one postępowania wewnętrznego uczelni obowiązującego regulaminu, czy też weryfikacji decyzji administracyjnych. Uzasadnienie, jakie prodziekan w tej sprawie przedstawił, to wskazuje, że miał na celu dobro studentów, którzy w momencie, gdyby technicznie w systemie tym elektronicznym nie uzyskali określenia ZAL i nie zostało to wpisane w dzienniku elektronicznym, automatycznie nie mogliby kontynuować nauki w kolejnym semestrze i ponosiliby z tego powodu dodatkowe obciążenia finansowe. Przypomnijmy, że zajęć praktycznych z patomorfologii studenci UTH nie mogli odbyć z uwagi na to, że uniwersytet nie miał dostępu do prosektorium, a swoje planował dopiero budować.